Proszę Państwa, przechodzimy do punktu 5. 5a. Projekt uchwały w sprawie korekty uchwały w sprawie rozdziału środków na zadania powierzone w 2013 roku w zakresie prac remontowych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów. I Szanowni Państwo, nie zmieniamy kwot, nie zmieniamy tak jakby jednostek, do których kierujemy środki. Zaraz się. Zmieniamy jedynie nazwy tych zadań. Związane jest to z koniecznością zachowania przez nas proporcji między środkami bieżącymi i inwestycyjnymi. Musimy mieć w swoich wydatkach minimum 35% środków inwestycyjnych. ZEO w listopadzie albo w październiku tamtego roku przysłało informację, że wszystkie zadania są inwestycyjne. Po czym w tym roku wysłało informację, że niestety nie. I rozmawialiśmy z nimi, co trzeba zrobić, żeby część się stała inwestycyjna. Uzgodniliśmy wersję taką, jak Państwu przedkładamy teraz. I przykładowo najbardziej jaskrawy będzie punkt 3. Szkoła Podstawowa 21, jest wymiana płytek, no i modernizacja pokoju w salach lekcyjnych. Chodzi po prostu o nazewnictwo zadań. I jest jeszcze jedna kwestia, którą tutaj musimy zmienić właśnie w punkcie 3. To jest prośba pani dyrektor. To Asia, proszę powiedzieć. Tutaj pani dyrektor prosiła, aby skomasować całą sumę, nie rozbijając na poszczególne zadania, ze względu na to, że jeżeli cokolwiek zostanie, to od razu idzie na następne zadanie, nie trzeba będzie następnej prośby, aby a gdzieś braknie. Tak, no, trzech nie możemy połączyć, możemy połączyć dwa, bo trzecie jest bieżące, nie możemy łączyć inwestycji. No właśnie, czyli to inwestycyjne przynajmniej. Modernizację podu i dachu. Tak, to proponuję, żebyśmy zapisali 4 tysiące na zadania modernizacja podu w salach lekcyjnych, modernizacja dachu. Problem był z windą, jak wiemy. Głosowaliśmy na przestrzeni, która tu omawialiśmy studium planowania przestrzennych. I pan Andrzej prosił, żeby zaproponował właśnie. Panie Andrzeju, proszę jeszcze powstrzymać się chwileczkę. I tutaj stąd jest to zbliżenie, natomiast myślę, że w przyszłym roku po prostu w jakiś sposób to rekompensujemy, że w tak niespodziewany sposób się stało. Ja na to będę się takie wnioskował i będę prosił o pani. Czy są jeszcze jakieś pytania do tych kwestii? W związku z tym głosuję tylko poprawkę, żeby dwa pierwsze zadania w punkcie 3 miały jedną kwotę. Z Państwa jest za taką poprawką, proszę podniesienia ręki. Dziękuję. 19 za, 0 wstrzymujących. I czy są jeszcze pytania do samej uchwały? Nie widzę, w związku z tym druk numer 1 poddaję pod głosowanie. Kto z Państwa jest za, proszę podniesienia ręki. Dziękuję. 19 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących.